aplikacja do zbierania problemów wewnętrznych w firmie to taka prosta aplikacja, która umożliwia nam monitorowanie statusów produkcji pod kątem brakowości, szukania przyczyn źródłowych, ale także takiej prostej statystyki miejsc powstawania czy też asortymentu, który generuje nam największe problemy oraz tak naprawdę kosztów. Przydatne przede wszystkim w produkcjach takich Większych, niepowtarzalnych, gdzie ta ilość braków stanowi dosyć duży poziom tak? kilka, kilka, kilka procent lub kilkanaście i waga tych problemów w skali kosztowej jest znacząca, więc warto podejść do tego trochę statystycznie trochę to monitorować dlatego ważne jest, żeby zbierać te dane z produkcji. Mamy taki prosty przykład, który wykonywaliśmy dla naszego klienta gdzie je zbieramy. Tak naprawdę można powiedzieć, że dwa główne, dwa główne takie przyciski to jest rejestracja i podsumowanie, gdzie mamy zbiór tych problemów wewnętrznych i takie podsumowanie w postaci wykresów. Oczywiście jest jeszcze kilka innych takich dodatkowych guzików jak dodawanie artykułów, użytkowników itd. Kluczem jest tak naprawdę zbieranie tych problemów wewnętrznych. Oczywiście można je zbierać tak, dodawać je z poziomu komputera, ale także tutaj z telefonu też można sobie to spokojnie dodawać, zbierać. Tutaj aplikacja prosi nas o podanie numeru zlecenia. Tutaj te pola możemy sobie tak naprawdę skonfigurować. Jeżeli mamy zlecenie, no to które, która pozycja na tym zleceniu, jaki asortyment. Tutaj też mówimy o symbolach, czyli na przykład możemy sobie tutaj podpiąć jakieś skanowanie kodów kreskowych, to nam powiada numer artykułu, czy to w sztukach, ilości można tutaj podać, miejsce powstania tych braków, rodzaj wady, te wszystkie pola możemy sobie tutaj zidentyfikować, możemy tutaj dodawać też od razu bezpośrednio zdjęcia do identyfikacji. Tak, żeby mieć komplet danych. Oczywiście tych pól może być więcej, mniej. To w zależności od tego, jakie mamy tak, zapotrzebowanie. Można tutaj kilka zdjęć dodać. No i taki rejestr, takie, takie zgłoszenie sobie tutaj do nas wpada, do systemu. Tutaj też na wersji, mobilnej, na wersji komputerowej też już nam się to zaraz pokaże. Odświeżymy sobie. Jest, numer zlecenia 123, więc wszystko ładnie widać. Dodatkowo do tego. Przychodzi nam powiadomienie e-mail, tam po 5 minutach. Proszę bardzo, już jest 1, 124, Przychodzą te powiadomienia dla wybranej grupy użytkowników. To też jest fajne, bo możemy sobie tutaj tworzyć grupy użytkowników, które będą dostawały konkretne zgłoszenia, na przykład w ramach rodzaju wady, którą przypisujemy, czy to była produkcyjna, dostawcy, czy technologów. Do technologii związane, więc spokojnie można tutaj to fajnie powiązać. Do tego mamy takie podsumowania. Oczywiście możemy sobie tutaj troszeczkę je rozszerzać, zmniejszać i tak dalej, gdzie mamy oczywiście udział procentowy, rodzajów, miejsc powstawania w podziale, pomiar kosztów. Oczywiście też to możemy sobie tutaj filtrować według zakresu dat, asortymentu i tak dalej, czy technologii, dostawców i tak dalej. To wszystko nam się ładnie będzie zmieniać bardzo fajnie i dynamicznie, więc tu wszystko można sobie fajnie wybierać, skakać. Także jest takie pole do popisu na telefonie. Również oczywiście też mamy te podsumowania. Też możemy tutaj Zakładać te filtry. Tak przykładowo, tak zobaczmy sobie tu, więc, jakby to wszystko zbiera. Tu akurat nie mamy nic, na przykład sobie możemy dodać kilka. Tak, w danych obszarach, i tak dalej. Drogia produkcja, wszystko możemy sobie zaznaczać, dzięki czemu możemy tutaj śledzić bardzo fajnie. Rzeczy, które się dzieją na produkcji, jakie jest ich statystyka, jakie są ich koszty, podejść do tego systemowo, rozwiązywać te problemy, zbierać przede wszystkim te problemy, tworzyć pareto udziały. Tak naprawdę, posiadając te, te dane, to możemy mieć duże pole do popisów, w zależności od tego, jak te problemy u nas dużo ważą i czy czy chcemy je rozwiązywać, można tak powiedzieć, ale przede wszystkim, czy chcemy je zmonitorować. Jeżeli widzisz taki potencjał u siebie i potrzebę zbierania takich informacji w bardzo prosty, łatwy, przystępny sposób, nie wiem, na telefonie, żeby pracownicy mogli to od razu zgłaszać, wykonując nawet czasem tylko zdjęcie, to proszę Cię wejdź sobie na aplikację lin.pl, umów się z nami na prezentację. W prawym górnym rogu masz taki guzik, właśnie możesz wypełnić swoje dane: imię, adres mailowy. My dostaniemy takie zgłoszenie, mówimy się na spotkanie, dzięki czemu będziemy mogli sobie tutaj porozmawiać o tym, jakie masz wyzwania, jakie masz potrzeby, do czego chcesz tego użyć. My pokażemy rozwiązania z naszej strony, znajdziemy jakieś fajne działanie. Jak widzisz, mamy taką aplikację gotową. Możemy ją już wykorzystać w tej formie, trochę zmodyfikować. Ta modyfikacja trwać może nie wiem, jeden dzień maksymalnie i już ją wdrożyć. Wdrożyć ją w wersji testowej, docelowej, jakkolwiek nam będzie potrzebna. Możemy ją spokojnie, fajnie rozwijać o dodatkowe moduły, dzięki czemu pracownicy szybko też poznają jakby specyfikę pracy, specyfikę możliwości dostosowania do swojej bieżącej pracy. Dzięki temu możemy fajnie, łatwo to wdrożyć, rozwijać, rozwiązywać te konkretne problemy i dawać Ci realne korzyści. Także zapraszam do kontaktu, do spotkania z nami i do zobaczenia.